Legionowskie Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jak zwykle nie próżnowało i w ubiegłym roku zapewniło podopiecznym wiele rozwijających zajęć. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji udało się m.in. zrealizować projekt Na szkle malowane. W co drugą sobotę na terenie świetlicy DPD brało w nim udział 12 uczestników wraz z opiekunami. Zorganizowaliśmy je po to, aby zapełnić czas wolny naszym podopiecznym, ale nie tylko po to, także żeby uwrażliwić ich na piękno, na kolory, żeby podnieść ich samoocenę i wiarę, że mogą, że wszystko mogą, a także żeby zapoznali się z różnymi formami sztuki. Prowadzone przez dwóch wolontariuszy warsztaty odniosły bardzo duży sukces. Zaangażowały uczestników do tego stopnia, że powstało dużo więcej prac niż wcześniej zakładano. Zajęcia, co prawda, troszeczkę były brzydko pachnące, bo to wszystko jest na rozpuszczalniku, ale dzieciaki były przeszczęśliwe. Jak coś tam trzeba było, żeby jakiś detal dosechł, to krzyczeli, dawaj tam nam robotę. Więc i nas były i witrażyki malowane, były malowane też i obrazki, i były malowane też butelki i słoiki, bo trzeba było im czas zapełnić. Prace zostały pokazane na wystawie podsumowującej projekt, więc każdy chętny mógł je podziwiać, a nawet kupić. Nie do kupienia były tylko radość i satysfakcja podopiecznych Legionowskiego Koła.